Tutaj mamy przykład silnika, który właśnie silnika w układzie boxer, jak widzimy, posiadają 4 cylindry, jest on dosyć krótki, ponieważ cylindry są umieszczone przeciwzbieżnie, stąd boxer, bo jakby się nawzajem się te tłoki boksują w cudzysłowie. Ogólnie, jeżeli chodzi o silniki tłokowe, to jeszcze silniki gwiazdowe miały tą zaletę, że dosyć łatwo można było na nich zwiększać moc, czyli po prostu można było więcej cylindrów umieścić po jednej średnicy, dać dwie gwiazdy jedna za drugą i w ten sposób można było budować w miarę lekkie silniki o mocy nawet 2000, nawet więcej koni mechanicznych, co było stosowane w czasie II wojny światowej. Współcześnie silników tłokowych, lotniczych silników tłokowych o takiej mocy się po prostu już nie buduje, dlatego że zastąpiły je silniki turbinowe, które przy wysokich mocach są znacznie lżejsze, prostsze i stąd silniki tłokowe dzisiaj stosuje się w lotnictwie w zasadzie maksymalnie do 400 koni. Jeżeli chodzi o rynek współczesny, to w zasadzie dwa typy silników opanowały całą awiację. Jeżeli chodzi o samoloty najlżejsze, ultralighty, o maksymalnej masie startowej do 600 kg, to króluje silnik Rotaxa, który jest również w układzie boksera. Natomiast samoloty tak zwanego General Aviation, czyli wszystkie Cessny, Pipery, tak, czy ten RV, zostały opanowane przez Lycominga, który ma tych modeli no, niemal kilkadziesiąt. Tych wersji jest bardzo dużo. Technologicznie ten silnik powstał, konstrukcyjnie powstał w latach 30. I w zasadzie oprócz materiałów, oprócz tego, że ma dłuższy resurs, może lepsza jakość wykonania, troszkę inny osprzęt, niczym się od tych używanych 60-70 lat temu nie różni. Niektórzy się właśnie dziwią, jak to jest, że takie właściwie można powiedzieć, porównując ten silnik ze współczesnymi silnikami samochodowymi, no jest to niemalże muzeum motoryzacji. Dlaczego tu się nie stosuje właśnie takich technologicznych różnego rodzaju zmian podnoszących moc, zmniejszających ciężar, zużycie paliwa? No powód główny jest jeden. W lotnictwie jednak od zużycia paliwa, od masy, od wielu innych zalet najważniejsza jest niezawodność. A praca silnika zabudowanego na samolocie i pracującego w samochodzie różni się dosyć istotnie. Przede wszystkim dwa czynniki są tutaj najważniejsze. Po pierwsze, śmigło jest potężnym generatorem drgania. Jak widzimy, w przypadku Lycominga śmigło jest osadzone bezpośrednio na wale korbowym, nie ma tutaj żadnej przekładni i silnik po prostu musi te drgania wytrzymać, musi je przenieść. Silnik w samochodzie w zasadzie musi przenosić tylko drgania własne, ponieważ wszelkie jakieś tam drgania od kół, od układu jezdnego są przenoszone przez skrzydło biegów. Stąd jego konstrukcja musi być no, bardziej toporna. Drugą istotną różnicą jest to, że proszę sobie wyobrazić silnik w samochodzie, jeżeli byśmy wyrzucili skrzynię biegów, próbujemy go odpalić i on od razu ma ciągnąć. Oczywiście żaden silnik samochodowy by w ten sposób nie ruszył, nie dałby się w ogóle uruchomić. A tak pracuje właśnie silnik lotniczy, ponieważ wydaje się, że takie śmigiełko, jak ono się tam kręci w powietrzu, co ono może za opór stawiać. Ale ono stawia bardzo potężny opór od razu od pierwszych obrotów. I ten silnik już w trakcie uruchomiania po prostu ciągnie. Stąd również po prostu musi być bardziej wolnoobrotowy, ma większe pojemności cylindrów po to właśnie, żeby ten wybuch w cylindrze był na tyle silny, żeby od razu ten silnik był w stanie pracować. Tu nie ma szansy, żeby on się spokojnie mógł rozkręcić, nagrzać i dopiero załączamy mu bieg. Tu się bieg włącza od razu. No i również niezawodność. Ten silnik ma za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń, a więc wszelkie jakieś błędy konstrukcyjne, niedoskonałości wykonania i tak dalej, to zostały już dawno usunięte. I ja zawsze się śmieję, że żeby ten silnik zepsuć, to trzeba albo mu gwoździ nasypać, albo młotkiem porąbać. Inaczej po prostu to, jeżeli jemu się tu jakikolwiek olej zaleje i jakiś minimum obsługi technicznej zapewni, to ten silnik będzie chodził.